Co jest wyznacznikiem sukcesu w Stanach według ciebie dzisiaj? Pieniądze. No to masz pieniądze. No tak. Ale co takiego osiągnęłaś, o czym możemy powiedzieć, że jest obiektywne i możemy wszystkich tych ludzi wysłać? Zobaczcie. Wiesz, no mogłabym tu mówić pół godziny, na pewno wszystkie Fashion Dawaj Weeki. 20. Co wszystkie? Fashion Weeki, na przykład od 5 września mam New York Fashion Week. Teraz także... od 5 września, tak? Tak, wiesz co, ja po prostu... I będziesz tam chodziła? Tak, ja Ale co na zapleczu, chodzę. Czy? Nie, ja zawsze otwieram pokazy mody. Nie. Więc wiesz, bo wiesz, ja też jestem... Ty jesteś jako Victoria's Secret? Czy raczej no, bardziej Secret? Wiesz co, no już jedna na twojej kanapie była, która udawała Victoria's Secret. Która? Pani Sandra, a nie jest, wiesz, aniołkiem Victoria's Secret. Pani Sandra Kubicka? Kubicki? Więc wiesz, ja tu jestem po to, bo ty potrzebujesz nie oszustek, a prawdziwych div, gwiazd, jak ja. Czuję się, jakbym był w domu seniora. Brawo, będzie jedzenie. Nie, zrozum, Caroline, jest coś takiego, że status gwiazdy, nie takiej sezonowej atrakcji, nie jak mówi mój kolega Janek Peszek, jednodniowego insektu. Poczekaj, ja muszę poprawić swojego Rolexa, bo mnie uwiera, paciaki odciski, chwileczkę. No dobra, kontynuuj, przepraszam. Poczekaj, poprawię swoje Louis Vuitton trochę. O, bo mnie tak chyba włożyłem Diorem do tyłu. Czemu ty to robisz? Poczekaj, a ty jak poprawiałeś te spodnie, to ty już jesteś po doczepieniu czy przed? Czego? No doczepieniu. Żeby zatrzymać twojego miliardera. Karol, ja jestem mężczyzną. Ale na pewno, wiesz, masz jakiegoś miliardera. Który co robi ze mną? Miliarderkę, no wiesz, któremu gotujesz ziemniaki, poprawiasz w spodniach, wiesz. Karol, to tak to działa? Wiesz co, mi to już nic Owszem, nie pomoże. Jeździ za mną ostatnio Sebastian Fabiański, ale za nic nie płaci. No. Za nic nie płaci. A wiesz co, za mną też. Też jeździ, podrywał cię? Nie. On chciał się spotkać. Pewnie, wiesz, po prostu chętnie by, wiesz, trochę mojego blasku z Miami. Każdy marzy o Miami, wiesz. Ale ja nie jestem tutaj, żeby ludziom pomagać, tylko ja jestem po to, żeby gwiazdożyć. I to gwiazdożenie ma na celu co? Spowodować, że będziesz się dobrze czuła i wrócisz do Miami? Obiecuję, że już tu nigdy nie przyjedziesz? Bo może... Wody. Nie, Kary, bo ja się zastanawiam. Aha, ja nie, na przykład nie jestem lubisz, w mediach nie. od... Jezu, nie prawie 40... Nie, lubię. Nie lubisz mnie. O Jezu, nie zakrowaj się swoim Chanelem. Nie, to nie jest Chanel, to jest Versace. Versace. Ja jestem queen of Versace. A, okej. Okay. Tak. Dobrze. Proszę Podasz bardzo. Mi, kochany. Tak, to jest bardzo tani kubek. Uważaj, żebyś bąbli nie dostała na usta.